W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Gdzie jest Wally? I to nie będzie zwykła gra, ponieważ będzie to przerażający horror, w którym będziemy musieli znaleźć Wally'ego, który coś ukrywa. Musimy dowiedzieć się, kogo załatwił Wally. Ale zanim zaczniemy, jeżeli lubicie Wally'ego, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. Gwarantuję wam, znienawidzicie go. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Wally, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku tego roku ogrywaliśmy grę pod tytułem Let's Find Larry i właśnie ta gra jest wzorowana na tamtej grze, więc może być ciekawie i może być dość brutalnie, że tak powiem, więc uważajcie. A tymczasem, a więc jesteś detektywem. Okej, mówi do mnie jakiś gość w kapeluszu, nie mam pojęcia, kim on jest, a niczego ode mnie chce. Nie mamy czasu na pogadanki. Obawiam się, że jesteś dobry i słyszałem o tym, że jesteś dobry w znajdowaniu ludzi. Zgadza się, jestem najlepszym detektywem, jeżeli chodzi o szukanie ludzi. Lubię znajdować ludzi, tak samo jak ty. Wiesz? No, tak mi się wydaje, też wyglądasz na takiego troszeczkę, powiedzmy, detektywa. Tak czy inaczej, dostaniesz to, co chcesz. Ale musisz najpierw dla mnie coś wykonać. Dobra, będziemy mieli misję, trzeba będzie coś zrobić. Wybrałem ten bar, nie bez powodu. Ona może wygląda inaczej teraz, ale ona zdecydowanie tutaj jest. Idź i pokaż, gdzie ona się znajduje. Wtedy pogadamy. Okej. Dobra, przysługi to język, który rozumie, nikt nie rozumie. I understand anymore. Okej. To jest jedyny język, który ja rozumiem. Dobra, to jest dziwny tekst. Tłumaczenie moje może być dzisiaj kiepskie, bo ta gra ma naprawdę kapiszy dziwne teksty, które są ciężko zrozumiałe, ale dobra. Jesteśmy w barze! Okej, lewy przycisk myszy select, czyli możemy wybrać. Czemu tu jest Peter Griffin? I czemu tu jest... What the? Czemu tu jest balon śmieć? Dobra. Prawy przycisk myszy możemy zobaczyć, czyli szukamy jej i ona ma serduszko na twarzy. Okej. Jedna osoba, która ma serduszko na twarzy, to ten gość. Pytanie, czy ja powinienem wskazać na niego, czy też nie? Właśnie, zastanówmy się, bo może jest tutaj ktoś inny, kto wygląda jak ona. Czyli tak, moje zadanie to po prostu mamy referencję, czyli mniej więcej jak ona wygląda i musimy kliknąć na właściwą osobę. Czemu to jest Hagrid? Czemu to jest ten detektyw? Wow, dobra, jest dużo, ale wydaje mi się, że to będzie ta z serduszkiem, bo nie widzę żadnej innej postaci, która by przypominała mi postać, którą mamy tutaj, czyli tę kobietę z sercem. Dobra, kliknijmy. Found, dobra, znalazłem. O nie! Masz mnie! Czy to jesteś ty? Tak, znalazłem cię. Teraz to jesteś ty, wyglądasz troszeczkę inaczej, ale dokładnie tak, to jest ta... To jest ta... kobieta. That's the one, detective. To jest właśnie ta, udało ci się ją znaleźć. O, miała przybyć w tym roku, ale nie martw się. Mam nadzieję, że... Moja apartamentu była warta tej dziewczyny. Okej, okay, it's time to hold up my end of bargain, yeah? Nie mam pojęcia, co to znaczy, szczerze mówiąc, widzowie, naprawdę jest dziwny tekst. Dobra, wiem, gdzie on jest. Wiem na... Wow, dobra, on nic nie wie, kompletnie nic nie wie, że my wiemy, gdzie on się znajduje. Okej, musimy trzymać go pod kontrolą. Czemu dostałem taką broń? Dobra, czyli ja będę strzelał do niego. Okej, biedny Wally, jak tylko znajdziemy Wally'ego, to... Oj, to się do niego bardzo źle skończy z tego, co widzę. Nie strać tej broni. Okej, nie strać go. O, dobra, albo tej broni. Okej, powiedziałbym powodzenia, ale już wiesz, co cię czeka, albo wiesz, jaka jest stawka. Wszyscy wiemy. Okej, apart from you, część ciebie. Okej, czyli jakby wychodzi na to, że przynajmniej ja tak zrozumiałem, że jak spierniczę tę robotę, to moje organy pójdą na... dobra. Zobaczmy, jak wygląda Wally. O, to jest ich kilku, chwila. Jest taki, taki. O, i w ogóle mogę w górę przesuwać i mogę zobaczyć więcej ludzi. Okej, ciekawe, czy to jest ten Wally? Nie, ten wygląda jak najbardziej normalnie. Jest ich kilku. To może być ten ukryty, czyli my możemy przesuwać góra-dół. Zobacz, te plansze są zdecydowanie większe. Ciekawe, ciekawe. Dobra, wydaje mi się, że to może być ten. Chociaż sprawdźmy tego. Aha, dobra, jak klikam, to nic się nie dzieje. Dobra, czyli nie mam jakichś minusowych punktów za to, że wybiorę jakąś złą postać. Dobra, weźmy tego, Wally'ego. Wydaje mi się, że... Albo tego?
Okej, okay, tego... Znaleziony! Łatwo poszło, bardzo łatwo poszło. W ogóle w menu głównym mieliśmy jakiś nowy tryb, który trzeba będzie odblokować, ale mam nadzieję, że on się odblokuje po przejściu gry, tak więc zaraz to sprawdzimy. Okej, słyszałem strzał. Znowu wróciłeś, detektywie, zgadza się, wróciłem. Co tym razem chcesz? O, oznacza to, że albo poniosłeś porażkę, albo kręcisz się w kółko. Wydaje mi się osobiście, że trochę tego i trochę tego. Okej, okay, dobra, czyli wychodzi na to, że nasz gość, który daje nam zlecenia, jemu się wydaje, że my kręcimy się w kółko. Okej, okay, ale jednak przystajesz na tą robotę. Dobrze. Oznacza to tylko jedno, że muszę wykonać moje zadanie i coś zrobiłem źle. Takie mam dziwne przeczucie. Okej, okay, chcesz ominąć spiralę, czyli jakby krąg? Stay uncharted. Dobra. The second you let go, the current will pull you under. O! Czyli drugiego, którego odpuścisz, to obecny wciągnie cię pod powierzchnię. Tak to rozumiem, ale gość gada takim językiem, że nieraz się po prostu nie da zrozumieć. Dobra, od razu jesteś wrecked, czyli jakby już po tobie. Okej, okay, just rotting away. A dead man walking. Martwy człowiek. Chodzący martwy człowiek. Że on jakby mówi mi, że mi się stanie coś złego. Tak to rozumiem. Dobra, bardzo tajemniczy gość. Okej, okay, mamy kolejną mapę. Co tym razem? W ogóle kogo mamy znaleźć? Walliego. Ha. Legally distinct. Ale wszyscy oni wyglądają tak samo. To jest najlepsze. Czemu to jest Super Meat Boy? Czy ktoś ma tutaj koszulkę Super Meat Boya? Tak to wygląda. Ej, dobra, widzę już. Ten Wally, jak sami zobaczycie, on ma bliznę. Nasz Wally ma bliznę, czyli szukamy gościa z blizną. Ty jesteś z blizną. Jako już nie ma penalties za wskazanie złej osoby, to można sobie troszeczkę strzelać. Ale tego bym nie chciał robić. Dobra, Wally z blizną. Ty nie jesteś Wallym z blizną. To zdecydowanie. Tutaj też go nie ma. A ten? Ten jest... Czemu to jest Mario w ogóle? Co jest grane? Ten Wally? Któryś musi mieć bliznę. Najlepsze jest to, że nie widzę takiego, który miałby tutaj bliznę. I obawiam się, że on może być gdzieś ukryty. On może być gdzieś ukryty. Czy on nie będzie... Właśnie tu, gdzie kliknąłem? Założył sobie okularki. Patrzcie, jaki cwaniak, co nie? Założył sobie okularki, ale coś czuję, że ta gra idzie w złym kierunku. To się nie może tak wesoło skończyć. Dobra, strzeliłem do niego. Udało się, znalazłem Wally'ego. Zabiłeś go. O, nie wiem, co więcej ode mnie oczekujesz. Zdecydowanie nie przyszedłeś tutaj po poradę. Albo nie słuchasz, albo udajesz, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Prawda jest taka, że dostaniesz nią w twarz. Tak to ja to rozumiem. Jesteś zbyt zajęty, żeby spojrzeć w inną stronę. Okej? Okay? Patrzysz, jakby to wciąż było wczoraj. Okej? Okay? Chcesz się dowiedzieć, dlaczego utknąłeś? O, ciągle bierzesz swoją przeszłość do teraźniejszości. Okej? Okay? I myślisz, że to da ci przyszłość. Nie da. Okej? Okay? Przyszłość wygląda... pretty grim. Mrocznie. And I'm not talking about yours, czyli nie mówię tutaj o twojej przyszłości. Tylko bardziej o przyszłości kogoś innego. Ha, obiecuję ci coś. Znajdziesz Wally'ego. Już niedługo. Let's go! Let's go! Musimy znaleźć Wally'ego. To jest nasza misja. Let's find Wally. A kiedyś mieliśmy Let's find Larry. Okej, okay, dobra. Ha. Dużo postaci. Bardzo duża mapa. Zobaczmy, jak to wygląda. Ha, Wally, ale zwykły Wally. Ten Wally? Nie, zdecydowanie nie ten. Ten też nie. Wszyscy wyglądają... Wally is not here. No dobra, obstawiam, że... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że on gdzieś tutaj musi być. Wally is not here, Trollface. Czemu tam jest Trollface? I znowu gość z bluzą Super Meat Boya. Dziwnie ci wszyscy ludzie wyglądają, naprawdę, bardzo dziwnie. Ale dobra, gdzieś tutaj powinien być Wally, w teorii. W teorii gdzieś tutaj powinien się ukrywać. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie. Nie. No way, no way. Totalnie jakby... sticky note. Dobra, czy to jesteś ty? Tak, to jest on! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co się wydarzyło?
Chłop troluje w gierce. Chłop troluje gierkę, naprawdę. Dobra, znalazłem Wally'ego. Co tym razem? Co kolejne? Co kolejne się wydarzy? Jak na detektywa, jesteś całkiem dobry w swojej pracy, prawda? Powinieneś zadawać pytania, ale to ja jestem tym, który pyta. Okej, mam dla ciebie w sumie jedno pytanie. Dobra, pytaj. Czy jesteś gotów? Tak, jestem gotów. Czy jesteś świadom, że zabiłeś tego samego człowieka 3 razy? To nie jest twój cel, niszczenie. To nie jest twój cel, który cię niszczy. To co mnie niszczy? To twoja wizja tunelowa, czyli jakby chyba klapki na oczach, tak to rozumiem. Okej, omijasz wszystkie ostrzeżenia. Jakie ostrzeżenia? Co ja robię źle? Co ja robię źle? Okej, jeżeli kiedykolwiek przestaniesz myśleć, wszystko może się ułożyć inaczej. I widzisz, detektywie? Wally to nie jest osoba! To jest idea! Co? Jesteśmy nieskończeni, detektywie. Okej, czyli Wally to jest tylko idea? Jak mam to rozumieć? Wally to tylko idea. Oho! Dobra, co się dzieje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 Wally'ch. Czemu to jest 8 Wally'ch? Czy ja mam na któregoś kliknąć? Hello? Hello, Wally? Co ty kombinujesz? Wally? Wally, just stop. Wally, nie. Nie rób tego. A, dobra. No, któż by się spodziewał, że takie coś się wydarzy? To chyba było oczywiste. Że... Co ci się stało w twarz, kolego? O ile byłeś moim kolegą. Co się tak, detektywie? Widzisz podwójnie? No, widzę podwójnie. Okej. Widzę podwójnie. Widzę, że nauczyłeś się czegoś. I can tell you learned something. Czyli okej. Nauczyłeś się czegoś od nas. Na temat czasu. I podczas naszego ostatniego spotkania. Wszystko, co się wydarzyło do tej pory, to twoja wina. Okej. Wszystko, co się dzieje, to wszystko twoja wina. Ale o co ci chodzi? Ja tylko mam znaleźć, miałem znaleźć Wally'ego. Okej. Stąpasz po krawędzi, detektywie. Mam nadzieję, że podoba ci się widok. Jeśli nie, to może najlepiej będzie, jeśli skoczysz. O! Słowa to tylko hałas. Akcje to echo. After the talking stops. Czyli echo po tym, jak się wypowiesz. Czyli jak krzykniesz, to jest echo. Okej. Może powinieneś... Może po prostu... You should have stuck to talking. Może powinieneś zostać przy rozmawianiu. Może wtedy... Może wtedy poznasz. Could never have met. Albo nigdy nie poznasz. Co nigdy nie poznam? Co to jest? Czemu jest ich tutaj tak dużo? O co chodzi? To jest dziwne. Ten w ogóle... Bez twarzy? Dobra, to jest totalnie dziwne, ale chyba muszę kliknąć na torbę. Znalazłeś torbę! Ale o co chodzi? Czemu znalazłem torbę? Czemu znalazłem torbę? Co może być takiego w tej torbie? Okej, robimy opening. Opening torby. Let's go! Opening torby. To jest to. Okej. Nazwałbym cię potworem, ale nawet nie wiesz, co zrobiłeś sobie. Czy to była bomba? Naprawdę? O nie! Okej, odwaliłeś kawał złej roboty. Nie wyszło ci. Skrzaniłeś. No niestety. Czyli... osoba, którą znasz jako Wally, detektywie... Był penitentiary for... Nieuchwytny? Nie mam pojęcia, co znaczy to słowo penitentiary. Napiszcie mi w komentarzu. Ale coś się z nim działo przez 3 lata, tyle rozumiem. A, został, był jakby locked up, the murder. O, czyli był zamknięty za zamordowanie twojej żony i dzieci. Wow. Wciąż gdzieś się ukrywa, rotting away. Wow, dobra, czyli jakby nie bez powodu go szukaliśmy. Mhm. Wszystko masz coś nie po kolei w głowie. Myślisz, że to koniec? Haha. Jeśli on utknął tutaj...
Kto umarł od tej bomby? Where's Wally, detective? Może to ja umarłem po prostu od tej bomby. Może to ja... Tak, bo to chyba ja umarłem od tej bomby. Albo utknąłem w jakimś niekończącym się lupie. Jestem ciekaw, co dalej będzie z tą gierką, bo nie ma co ukrywać, ona chyba jest jeszcze w fazie dopracowania, więc mogą być jakieś update'y z nowymi, ciekawymi rzeczami, a póki co mamy czarny ekran. Okazało się, że ten czarny ekran to po prostu koniec gry, ale jeżeli mamy coś takiego jak stable build, ja sprawdziłem sobie i wiem, jak to odblokować. Trzeba wpisać specjalny kod, czyli strzałka do góry dwa razy, strzałka w dół dwa razy, lewo, prawo, B, A. Jest! Zadziałało od razu za pierwszym razem. No nie ma to jak cheaty i kody do gier. Dobra, wejdźmy tutaj. Czemu to jest koń? Nie masz czasu do wyjaśnienia. Jesteś dobry w A to jest ten sam tekst, dobra, to jest ten sam tekst. Ale czemu to jest koń? Czemu to jest koń? Dobra, chyba rozumiem. Stable. To nie jest, że wersja stabilna, tylko to jest stajnia. Dobra, może wygląda inaczej, ale to zdecydowanie ona. Okej, okay, namierz ją dla mnie. Wtedy będziemy mogli porozmawiać. Okej, okay. To jedyny język, który rozumiem. Kapiszy? Tak, rozumiem. Muszę znaleźć prawdopodobnie tą dziewczynę w barze po raz kolejny, ale zamiast tego będą konie? Tak. Zdecydowanie ten koń, na pewno. Wow, dobra, to jest ta. Pierwsza była z serduszkiem, z tego co pamiętam. Dokładnie tak. O nie, kim ty jesteś? Jak mnie znalazłeś? What the hell? Dobra, to jest dziwne, ale obstawiam, że po prostu wersja stable... Tak, wersja stable to są po prostu wszystkie tekstury zamienione na konie.